rozdzielnia. Nie rozdzielnia, tylko ta stacja. Trochę wygląda, powiem, jakbyśmy dochodzili do jakiejś wielkiej świątyni. A la Totenburg. Mówcie co chcecie, ale w nocy większy klimat robią takie budynki. No zobaczcie, jakie to jest wielkie, ty. O kurde. Nie spodziewałem się. Weźcie pod uwagę, że to jest wejście do tego budynku. Kurde, jakie te. Totalna dewastacja. Ty panowie, zobaczcie to. Patrzcie. Piotrek. Zawsze kiedy widzicie kątem oka takie rzeczy, nie wiem czy to widać teraz, rękawiczka, to jakieś myśli dziwne się pojawiają w głowie. Janusz, gdzieś może przez przypadek jakaś ręka. Tu też pa wszystko. Ale nigdy nie musiał czegoś takiego doświadczyć. Ogromny, opuszczony obiekt. Już niewiarygodne, że nic tu nie zostało, co nie? Ludzie wszystko wykradną, rozbiorą. W ogóle. O. Co tam jest? Dalej? Jak ty się tam znalazłeś tak szybko? Co? Przestraszyłeś mnie. Boga mam się. Mhm. No wysoko, nie powiem. No już tak. Ciekawe co tutaj było. Tu wszędzie patrzcie, wszędzie w tych korytkach to były pewnie kable. O nie, to proszę. Nie, to jest drugie piętro dopiero. Ale te schody są metalowe, to nie powinno być problemu. Chodźcie dalej, pójdziemy najbliżej bliższym. Stare gumowce. O, tu kolejne wejście na dach. Bardziej normalne. Tu też wejście na dach. To jakieś stare. Nawet nie wiem co to. No, zobaczymy. Ktoś robił zdjęcie tego korytarza? Michał. To jeszcze jak będziemy wychodzić, trzeba zrobić zdjęcie całego budynku. Zobaczcie jakie to jest wielkie, tu się jeszcze nie skończyło. Ale co to było tutaj, że
podłoga, a nagle takie wyżłobienia. To już jest wejście na górę, to bym wchodził. Dla małych skrzydłów strasznie. Co jest tam dalej? Nie mam pojęcia, po prostu lat. Jesteśmy w ogóle na tym, jak się puszczy. Jak Radek? Ty, tutaj jak jest fajnie, chodźcie. Uważajcie. Na co? No, żebyśmy... Tu była chyba jakaś sala. No, zdecydowanie. Zobaczcie tu, ty. Były jakaś, chyba jakieś ciężarówki podjeżdżały, bo no bo taki, taka brama na dachu. No gdzie ciężarówki? Jak to jest za wysoko? No ale to po co taka brama? O kurde, no. Trzeba uważać. Nie, to jest twarde. Dobra, no ja nie chcę sobie spróbować, że jest tam dziurę wszędzie. Nie proszę tego. Trzy tylko kawałek, zobaczę ten. Trzy jest sobie pod nogą. Dobra. No, bardzo dziwne. Tutaj widzisz parkiet rozwalony i jakieś dziwne dziury. Nie wiem, o co chodzi. Pewnie pod tym drzewem też jest dziura zakryta, rozwalona. Tam też będzie. No tu już próbowali coś ciekawego namalować. Prawie im wyszło. A tutaj jaki ładny graffiti. Chodź, zobaczysz. Patrzcie, chodźcie, tutaj tak bokiem pójdziecie. Tędy. Tu? No nie wiem, czy schody są, ale zobacz, jak ktoś ładnie narysował drzewo. Tak, tak. Co takiego narysował? No, drzewo. Wow. No tego, znaczy wow, kurde no. Fajnie to wygląda, ale szkoda, że... Szkoda, że tutaj. Szkoda, że tutaj. No, a tak naprawdę, no to gdzie on to ma, ma możliwość narysowania? Wbijajcie na Instagram Team Mystery Hunters, żeby oglądać takie zdjęcia. A, idziemy chyba na górę, co? I wszystko, co wrzucamy. Bo tak naprawdę można by było tu przyjechać, ale to kiedyś indziej. Bo tu zobacz, tam jest wejście, teraz cały korytarz jeszcze obejść. No tak, i to kolejne nie... piętro to samo. No wracamy, wracamy, spokojnie, jeszcze wejdziemy na górę. Chodź, nie popędzaj, Marianna. Tu jaki ptak ładny. No to już jest na być najwyższe piętro. Chodź tędy. Tak, to jest sama góra.
Chodźcie tędy, przejdziemy i tam zejdziemy i wyjdziemy. Tu jest stabilnie. Tak, tu nie ma żadnych dziur. Czy tu są takie dziury? Na dół? No, trzeba tak? Skąd to się bierze? Nie rozumiem. Uważajcie. Musiała być jakieś kable. Tu uważaj. I tu uważaj. O kurde, tutaj coś chyba płonęło. No ciekawe. To jest, to jest. To idź przed nim. Zobaczcie, tutaj musiały stać jakieś... Coś tutaj musiało stać, bo jest od razu na ten... Metalowe, znaczy ten, betonowe takie... Taka podstawka, a tu od razu jest do sufitu, widocznie jakiś komin. Do... Tak, tak jak tutaj, wentylacja prawdopodobnie jakaś. Tak, jakieś pewnie maszyny. Reference guides. O, toalety. A nie jest jeszcze są dwa? Nie, na pierwszym piętrze. Wszystko w kreatii, wszystko. Rusztowania, te pręty do trzymania się. Nic. Zachował się wtyczek. No właśnie fajnie. Nic nie ma. To jakaś dziura była, jakaś taka studnia czy coś. Można zdjęcie zrobić, Piotrek. Gdzie? Tu, pan. Na ten korytarz. O, masz. Pana zadowolonego. Co jest? Gdzie musi iść? Tu ktoś klucze jakieś... numery, kabli czy czegoś. Tam opisane. Wiecie, że tu nie ma zasięgu, choćbyśmy chcieli kogoś powiadomić? No bo jesteś piwnicy pewnie jakoś tam. Ty
Pewnie ona jest specjalnie była taka zrobiona, żeby nie było zasięgu. A tutaj jak to wygląda? Bo to coś robili. Co? Oj, nie mam pojęcia. Ale sądząc po tym, to trochę już było. Chociaż telepizza. Młode wilki. W 2018 ktoś tutaj jeszcze był. No dobra, wracamy. Tak.